Witam. Dziś przerabiałem Titanica. Filmu nie mogłem znaleźć, ale znalazłem film taki dokumentalny, który opowiadał kulisy nagrań tego filmu. I tam byli panowie, którzy ten film tworzyli. Głównie trzon. I wszyscy panowie, którzy ten film tworzyli, być może, tam mieli według mnie może to więcej niż 70, ale sam ich wygląd mówił o tym, potwierdzał moją teorię. Jeśli człowiek ma pasję w życiu, nigdy nie będzie stary. Oni mieli fryzurki eleganckie, rysy twarzy, takie chłopięce, można powiedzieć. Wygląd taki, jakby to, jak to jest napisane, pociągający w tym sensie, że nie było tej starości, takiej tego padołu ziemskiego. To byli goście na poziomie. Nie było widać tego ząbku czasu. A dlaczego? Bo mieli pasję. Jak on opowiadał, jak tworzył ten film, to on sobie zdał sprawę, że to nie było dawno, tylko to jest historia, która żyje. Tam jeszcze były wywiady z tymi dziećmi, tych, którzy zginęli w tej katastrofie Titanica. Był tworzony właśnie scenariusz według tych opowiadań, tam były te wątki wplatane. Ten słynny wątek, co już poruszyłem, żona, która miała zostać, która była już w szalupie, albo najpierw były kobiety, dzieci, były szalupy zajęte, bo było za mało. On został na statku, ale ona wysiadła, ona chciała z nim zostać. Powiedziała, że tyle lat byli razem, tam było, że 40 lat byliśmy razem, teraz będziemy też już razem. On nie chciał, ale nie walcz ze mną, ustąp. I została w nim, było pokazane, jak w łóżku leżą i pod łóżkiem taka fala już szła. Przepraszam. I chciałem zwrócić uwagę na tą młodość, a mieć pasję, interesować się czymś, ale nie czyimś życiem, tylko interesować się, żeby zgłębiać swoją wiedzę, podwyższać znajomość, cokolwiek. Ale mieć pasję. W skrócie mówię, żeby mi się przedłużać. I drugi temat, co chciałem poruszyć, tam TikToka przerzucałem. I ku mojemu zdziwieniu, emerytowani już generałowie po cywilnemu siedzieli w studiu, jakby gdyby nie, tam redaktor był. Nie będę mówił tam nazwisk. Absolutnie. I oni z lekkim sercem, bez żadnych skrupułów, jak to się mówi, bez kozery. Mówią, że Polska powinna zrobić uderzenie wyprzedzające na Rosję. Nie czekać, aż Rosja na nas napadnie, tylko już teraz przygotować się i uderzyć, jakby to powiedzieć, też jak preferencyjnie, czy jakoś, wyprzedzające uderzenie. O zgrozo! O zgrozo! Ci ludzie już nie mają pasji. Albo już nie mogą i wtedy się mszczą na tym świecie, żeby ludzie się zabijali. Już nic nie mogą. Z męskich czynności może tylko goleniem zostało. Bo jak to wytłumaczyć? To my, Polacy, mamy robić wyprzedzające uderzenia. Poza tym, a kto powiedział, że Putin na nas miał napaść? Czyli to jest wymysł w ogóle? Pamiętajcie się, ludzie. Czyli to jest wymysł? A rozpoczęło się o tym Smoleńsku, o tym całym, że niby wybuchy były. To następny temat. Na ten następny temat. Wybuchy były, a nie znaleziono żadnych zapalników. Opamiętajmy się. I trzeci temat. Dzisiaj rozmawiałam ze sobą, która jest za granicą. Właśnie tamtych stron bliżej. I mówiła tak. No jak ktoś może zachwycić się chrześcijaństwem, a chrześcijanin to człowiek chrystusowy, skoro chrześcijanie nawzajem się bez przerwy tłuką. Jeden facet też wyjechał do Australii, bo mówi, że co 20 lat wojna jest na tym kontynencie. Na kontynencie chrześcijańskim. Prawosławi, nie, chrześcijanie, my katolicy chrześcijanie, Niemcy ewangelicy chrześcijanie, i tak dalej. Wszyscy chrześcijanie.
Wyobraźcie sobie taką scenę, jak święty Piotr mieli te swoje zebrania w katakumbach i spotykali się już jakby tak razem wspólnie. I święty Piotr by patrzył, jak apostołowie się tłuką nawzajem za włosy. Przecież Chrystus powiedział z krzyża. Z krzyża powiedział. Ojcze, przebacz im. Bo Ojcze nas jest takie. Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy winowajcom. Kto ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Potem dużo mówił o mamonie. Nie pokładajcie, bo to potem stąd się biorą ta zawiść i ta walka, te bogacenie się nieustanne. Nie? Chrześcijanie, ile tych wojen? Sam Napoleon 60 stoczył wojen, a w żadnej nie zginął. I ci przywódcy obecni tam, gdzie wojny są, zwróćcie uwagę, że oni nie giną jakimś dziwnym trafem. Są tak jak był taki film Człowiek, który się kulą nie kłaniał. O Hubalu. Człowiek, który się kulą nie kłaniał. Tak mój starszy brat zawsze mówił. Że ponoć miał w płaszczu wojskowym dziury od kul, ale sam nie zginął. Jakoś zawsze mu się udawało, że ta kula go część ominęła. Miał płaszcz poły podziurawione kulą. Ale on tam był. Nie? A tutaj dziwnym trafem wojna się kończy. Pierwsza wojna się skończyła, a prowodyr pojechał do spa. Tak nie może być. Bo wtedy nie ma żadnej odpowiedzialności, to znaczy wysłać żołnierzy. A co to żołnierze, to barany? Owce? To tutaj według mnie ci ludzie są pyszni. Według mnie ci ludzie, którzy sami nie pójdą walczyć, a wysyłają żołnierzy, są ludźmi pysznymi. I tutaj pycha jest głównym powodem wojen. Żeby już te wojny w końcu ustały, dzieciom dać na mieszkania młodych małżeństw, tanie mieszkania, żeby dzieci mogły sobie na basen chodzić, na rowerkach pojeździć, żeby mieli szczęśliwe dzieciństwo, a nie tylko te wojny. No. I to ludzie, którzy znają Chrystusa. A może tylko myślą, że znają. No. Także takie moje takie spostrzeżenie, że jak taki na przykład muzułmanin może zapragnąć być chrześcijaninem, skoro chrześcijanie bez przerwy walczą, toczą wojny ze sobą. Nawet mają kościoły garnizonowe. Nawet kościoły garnizonowe mają. To nie wiem, czego tam uczą. Ewangelii, czego? Potem idą strzelać do człowieka. Wymierzenie w drugiego człowieka i trafienie w niego jest mordercą. Jest mordercą. Nie jest tak, że chłopiec złapie dziewusię za rączkę, to wtedy jest już grzesznikiem. Ten, który zabija człowieka, ten jest grzesznikiem. Trzeba rozgraniczyć. Nie? Ani jego wosła, ani jego osła, ani jego niewolnika. A poza tym, co to ma być? Niewolnika? To jeśli ktoś uważa, że mogą być niewolnicy, to uważam, że też grzeszy pychą. Jesteśmy wszyscy równi. Braćmi, to Chrystus przyniósł tę naukę i uważam, że od czasów Pana Jezusa już niewolnictwa nie powinno być. Jest w kolędzie anieli grają, króle witają. Albo w drugiej kolędzie chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Nie będę się upierał na tym, żeby zrobić zebranie u mnie w domu, ja pączki kupię i porozmawiać o pokoju. W końcu już zakopać. Zakopać to broń, to żelastwo i wtedy grać na fletni Pana. Grać na fletni Pana. To ja mam. Grać na fletni Pana. Ona przy nim wprowadza pokój, nie? O. Grać na fletni Pana.
Dziękuję za wysłuchanie.